Hej, hej, witajcie z tej strony Lechu, a to The Last of Us, gramy dalej. Jeśli ktoś jeszcze nie subuje naszego kanału, zapraszam serdecznie. Tutaj teraz uciekamy Eli od ludożerców, którzy próbowali mnie pokroić na drobne kawałeczki. I próbujemy się stąd wydostać. Niestety Eli została bez niczego. Wszystko zostało jej w ostatnim odcinku odebrane. Słyszeliśmy strzały! Zarażenie. Co? Dziewczyna jest zarażona. Uciekła. Niedobrze, David. Okej, zbierz wszystkich, którzy nie są zdrowi. I zabierz ich stąd. Znajdziemy tę dziewczynę i zabijemy ją. O Boże. Zabiorę dzieci do schronu. Szybko. O kurwa. Pusto. Nic tu nie mam. Mam dość tego gówna. To już przegięcie. Od miesięcy to mówię. To już przesada. Ta dziewczyna zabiła naszych ludzi, a teraz jest zarażona. Ogarnijmy ten budynek. Później robimy zebranie mieszkańców. Trzeba wybrać nowego przywódcę. Aha. David chyba za dużo sobie pozwalał. Za późno. O, ja chyba też. Trzeba uciekać. No nic, skradanka nie zawsze mi wychodzi. Tutaj wydają mi się bardziej czujni. Jest tam? Tu jej nie ma. Widzisz ją? Tu jej nie ma! Jak to możliwe, to wolę to robić po cichu. O Jezu. Brutalnie, acz. Cóż. Chyba nie są przyjaźnie nastawieni, więc nie ma innego wyjścia. To nie Joel. Twardy facet, który przyjdzie i zadusi. Coś być. Zobaczmy. O, jest apteczka. Przyda się. Jak znalazł?
już więcej nie ma? Żadnych? Nie, nie ma. Dobra. Na pewno nie jest ich mało. Kurwa, stary, jest tam! Dała nogę. Rozdzieli cię. Hej, widzisz ją? Nie ma jej tu! Tu jestem. Amunicja zawsze mile widziana. Czy on tu idzie? Niedobrze. Za plecami nie ma nikogo, dobrze. No, prawie mnie zobaczył. Jakiś pieprzony labirynt.
Mamy. Jest labirynt. I to wcale... nie lekki. Aż jest 16, spoko. Problem. Nie da się ukryć, że mamy problem, ale poradzimy sobie z nim. Skoncentrujcie się, znajdźmy ją. Jak zawsze. Jakoś sobie poradzimy. Zapłacisz za to! A to się okaże, kto tu zapłaci i za co. Kurczę, wszyscy naraz. Mi się zlecieli. Niezbyt mi to wyszło. Muszę być bardziej ostrożny. Spokojnie, nikogo nie ugryzie. Przecież możemy mieć tu poważny problem. Nie da się ukryć, że mamy problem, ale poradzimy sobie. Skoncentrujcie się, znajdźmy. Tamtędy to nie był dobry pomysł. Nic tu nie znalazłem! Ja też! Tu jest! Zapłacisz za to gówniano! Karol. Nie zgubcie jej! Pomimo się trochę wtwowanego. Jest tam. Zniknęła. Szukajcie dalej. No, w takiej zamieci łatwo zniknąć. Widzisz ją? Tu jej nie ma! To. Gdzie jesteś, cholery? Tutaj, prosto za tobą. Jestem. Chodzi o to, żebyś nie dał znać kumplom, że właśnie tu jestem. Dobra, spróbujmy sobie pomóc.
gdzie oni są. Dobra, chodzimy. Zrobię mam całe. Jest okej. Apteczki zawsze mile widziane. Łatwo cię wytropić. A jak to zrobiłaś? Spokojnie. Nie masz dokąd uciec. Chcesz się wydostać? Musisz przyjść do mnie po klucze. Spryciarz. Wiem, że nie jesteś zarażona. Zarażeni nie walczą o życie z taką zawziętością. Muszę zdobyć na klucze. No dobre, mała. Wszystko będzie dobrze. Przestajesz mnie zaskakiwać. Szkoda, że nie poszłaś. Muszę uważać. Nie mogę się zdradzać. Muszę uważać po czym. Poddaj się teraz. Chodzę. Obiecuję ci szybką śmierć. Bo on to usłyszy. Chodzi o to, że nie mam broni, mam tylko nóż. Myślisz, że jesteś lepsza? I muszę go zachodzić od tyłu za każdym razem. Gdzieś się schował, tam łazi. To wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Sama jesteś sobie winna. Sama. No.
To jest dość trudna walka. Będzie łaził, mnie szukał. Później trochę będzie świrował po każdym ataku. A jak mnie dorwie, to właśnie tak się to kończy. Jednym uderzeniem. Niestety. Muszę bardzo uważać. Nie wiem, gdzie jest. Nie mogę go namierzyć. Tam jest. On też się potrafi czasem chować. Tu się skitał. O, brakowało mi jeden cios. Joel, wracamy do Joela. Przejść, mamy ją złapać. Powinniśmy pilnować schronu. Zarażony biega po miasteczku, a my pilnujemy cholernego wyjścia. Słuchajcie, dziewczyna jest w chuj groźna i nie wiemy, gdzie się kieruje. Miejcie oczy dookoła głowy. No, spróbuję. Mieć oczy dookoła głowy. Jeszcze jeden. O Boże. O Boże. O
Okej. Jakoś poszło, ale to nie wszyscy, będzie ich więcej. A, stamtąd, snajper. No dobra. Widzisz go tam? Zniknął. Wybawi ich. No wiem, że tam przy bramie stało ich zawsze więcej. Trochę za wcześnie, ale na szczęście udało się. Widzisz go? Tu go, kur... Tu jest! Tam jest jeszcze jeden. Lepiej było się wycofać. Kurwa, tu go nie ma. Kurwa, gdzie jesteś? Tu jestem. Ale mnie chyba nie zobaczysz za szybko. Dobra, mamy następnego. Gdzieś tu jeszcze jeden powinien być, ale nie pamiętam. Tam chyba go nie ma, chociaż z tego co pamiętam, to chyba coś było w tym motelu po drugiej stronie. Dziwne, że coś tu jeszcze jest, a... Nie no, jest coś tam, dobra. Nie wiem, czy tu... Mam drzwi zamknięte ostrzem. Proszę bardzo. O właśnie. Tak myślałem. Części bombny dymne to był ten podręcznik chyba. Spoko.
Dobra, i to by było na tyle. Teraz już mogę wejść do środka. O, ten toporek cały czas pokazuje niepotrzebny. Mam lepszy. Okej. Tutaj go nie ma. Pamiętam, że w wersji przetrwania tutaj jeszcze Joel musiał podchodzić do beczek, bo szybko zamarzał. Z tego co widzę, tu jest troszeczkę łatwiej na normalu. Bo nie trzeba tego robić. Chodzicie blisko siebie, co? Dobra. Nie uciekniesz stąd. Widzisz go? Tutaj go nie ma! Przestań, stary, są tylko dwie opcje. O Boże, nie! Bardzo tamten się odwrócił. Dzięki temu mogłem się zająć tym. Na koniec zabawy. No, skoro tak mówisz, to zaraz zakończymy zabawę. Myślę. Widzisz go? Tutaj go nie ma! Nie. Tam u góry jest jeszcze jeden. Chyba. Kolejny trup! On jeszcze tu jest! Szukać dalej! Okej. Widzisz go? Tutaj go nie ma! Właściwie to tu jestem. Wybacz, ale... Dalej tu jestem. Nie pamiętam, jak tam się wchodziło. Chyba od środka. Nie. Tego jednego chyba się ściągało inaczej. Z tego co wiem, to tam nie szło przejść. Ale dobrze. Nim nie będę się zajmował, bo nie potrzebuję. Że tutaj tą obsługę już pozbyłem się tutaj tych na dole. Więc... Ruszam dalej.
Dobra. Okej. Mamy tutaj listę rzeczy. O Chryste. No i mięsko. Muszę ją znaleźć. No to szukamy dalej. Boże, Eli. Że masz zapał. Spokojnie, możesz się poddać. Nie ma w tym nic złego. Trudno. To nie w twoim stylu, tak? Możesz spróbować błagać. Pierdol się. Myślisz, że mnie znasz? A? Coś ci powiem. Nie masz pojęcia, do czego jestem zdolny. Ej! Dosyć! Przestań! Nie, nie dotykaj! Przestań! Popatrz! To ja! Jestem! Spójrz! Słyszysz mnie? Nie. Co? Zobacz. Szpital. Cel naszej podróży. Dobra, chodźmy. Eli, czujesz ten wiaterek? W takie dni siedziałem na werandzie. Grałem na gitarze. Jak już to wszystko się skończy, nauczę cię grać. Tak, myślę, że ci się spodoba. Hmm? Co ty na to? Eli, mówię do ciebie. Hmm? Co? A, tak, jasne, super.
tylko coś zobaczę. Możemy trochę wydać. Tak myślę. Sporo rzeczy jest tu w środku. Zaraz sobie pozbieramy. Tutaj. Wybaczam. Wybacz nam. No tak. Boże. Dobra. No, sobie. Prawie wszystko na maksa, więc jest gites. Śniło mi się, że leciałam samolotem. Tak? Tak, opowiedz mi. Więc leciałam wielkim samolotem pełnym ludzi i wszyscy krzyczeli, bo samolot spadał. A poszłam do kokpitu i otworzyłam drzwi. Pilota nie było. Złapałam za stery, ale przecież nie umiem pilotować samolotu, nie? I obudziłam się sekundę przed zderzeniem. Nigdy nie byłam w samolocie. Czy to nie dziwne? Wiesz, sny zazwyczaj są pokręcone. Okej, ja myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne odcinki, które pojawią się niedługo. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, zapraszam. Trzymajcie się, na razie. Cześć.